Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, opowiem wam bajkę. Opowiadał ksiądz Piotr, opowiadał ksiądz Mirosław. Ja wam również chcę opowiedzieć bajkę, ale najpierw chciałbym was nauczyć jednego wierszyka. Ja nie tylko śpię, i jem. Ale dużo rzeczy wiem. Pacierz również mówię sam, bo ja w sobie duszę mam. Nauczcie się, dzieci, tego wierszyka. Niech to będzie takie zadanie na ferie. To taki prezent od nas, księży. Ja nie tylko śpię i jem. Trzeba pokazywać, jak chrapiemy, później jak śpimy. I później pokazujemy, że dużo rzeczy wiemy i potrafimy się modlić. To jest bardzo ważne. Nie tylko dla dziecka, ale dla każdego z nas. A teraz chciałbym wam przeczytać bajkę. Okulary. Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca. Skandal, krzyczy, nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka parska. Sapie. Szpera w piecu i w kominie. W mysiej dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać. Już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chce wierzyć. Znowu zerka. Znalazł, co? Okazało się, że je miał na własnym nosie.